najnowszym filmie Patryka Wegi gram Kaję. Urocza kobieta. Naprawdę, przyłóż do rany, gangrena sama wejdzie. Tak mamu się zarabia pieniądze na życie, na rachunki. Kaja jest jak jedna z naszych pań posłanek. Ona lubi seks jak koń owiec. W związku z czym czekały na mnie nowe wyzwania i nowe doświadczenia, jeżeli chodzi o nagrywanie scen intymnych. Kaja nie jest dziewczyną z sąsiedztwa, a na pewno no, jest dosyć nieprzewidywalna i taka, powiedziałabym, chyba niebezpieczna. Moja bohaterka przeżywa taką sinusoidę, jeżeli chodzi o swoje stany emocjonalne. No i chyba czas powiedzieć, że to nie jest dobra kobieta. Ludzie kochają takie materiały. Zbrodnia i kara. To jest na pewno zupełnie nowa odsłona mnie jako aktorki i postaci i roli. Tu chyba mogę zdradzić, to jest taki moment, kiedy mogę to zdradzić, że miałam swoją dublerkę, a nawet dwie w pewnym momencie, choć nie zawsze z nich korzystałam. Myślę, że jest duża szansa, że będzie wiele scen, które spodoba się widzom i to będą takie momenty. No, na pewno nie będzie to komedia romantyczna. Jest kilka scen, które wychodzą poza takie, powiedziałabym, sztampowe ujęcie seksualne czy erotyczne. No i akurat jedna z tych scen to jest scena z Johnem, czyli z Dawidem. Tu uciekasz? No, uciekam tu. No i poszła! Część kulis, część tego, jak niektóre sceny były realizowane, niech zostaną w tajemnicy między mną, moimi dwiema dublerkami i niech policzę. No, nastoma partnerami. Kacia. Czyli mamy to? To mamy, pięknie.